Dzień dobry, witam Państwa, Paweł Andrzejczyk, wydawnictwo Nowa Era. Witam Państwa na trochę innym spotkaniu niż zazwyczaj, przeważnie u Państwa w miastach, w ośrodkach, dzisiaj w postaci troszeczkę innej. Mam okazję organizować pierwszą wideokonferencję dla nauczycieli historii społeczeństwa. Dlaczego, proszę Państwa, organizujemy? Ponieważ nasza oferta delikatnie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i o tych zmianach chcielibyśmy Państwu powiedzieć i te zmiany chcielibyśmy już dzisiaj przekazać. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie będzie przebiegało bardzo podobnie jak nasze spotkania tradycyjne, czyli pierwszą częścią będzie część poświęcona naszej ofercie i zmianom w naszej ofercie. Natomiast po krótkiej przerwie zaproszę Państwa na wykład pana doktora habilitowanego Macieja Błaszaka, który będzie mówił o naszych najmłodszych uczniach, ich percepcji, postrzeganiu oraz wielu innych rzeczach związanych z edukacją, z pracą w szkole i z postrzeganiem przez nich otaczającej nas rzeczywistości. Proszę Państwa, nasze spotkanie potrwa jedną godzinę. Po spotkaniu w terminie do 2 tygodni otrzymacie Państwo na adresy mailowe zaświadczenie po dzisiejszym spotkaniu. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilą, dlaczego nasze dzisiejsze spotkanie? Ponieważ nastąpiły pewne zmiany w ofercie. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa nowe wydania zeszytów ćwiczeń w klasach 4 i w klasach 5 szkoły podstawowej. Te zeszyty ćwiczeń, które przygotowaliśmy w nowej odsłonie, dotrą do Państwa na adresy szkolne, więc wszyscy Państwo, którzy pracujecie na serii Wczoraj i Dziś lub Moja Historia, otrzymacie taką przesyłkę złożoną z 2 zeszytów ćwiczeń w zależności od serii, na której pracujecie. Również na początku chciałem powiedzieć, że podręczniki do klasy 4 i 5 obu serii zostały, oczywiście posiadają numery dopuszczeń i są gotowe i za chwileczkę w momencie składania zamówień przez szkoły będą Państwo podręczniki otrzymywać wraz z zamówieniem. Natomiast, proszę Państwa, te zeszyty to są bardzo nieduże zmiany. Można powiedzieć, staramy się za każdym razem dawać coś nowego, trochę lepszego, coś fajnego, atrakcyjnego. Tym razem udało nam się dołożyć do zeszytów ćwiczeń, które Państwo znacie, które doceniacie i na których pracujecie, kody z dodatkowymi zasobami, z których będą mogli korzystać uczniowie podczas odrobienia prac domowych czy po zajęciach. Te kody niosą ze sobą dodatkowe treści, o których za chwileczkę jeszcze 2 słowa powiem w dalszej części prezentacji. Natomiast zeszyty ćwiczeń. Przede wszystkim oczywiście są to te publikacje, tak jak wspomniałem, które znacie, pełnowartościowe, bardzo dobre merytorycznie i te, z których korzystaliście. Te zeszyty ćwiczeń oczywiście są również w pełni skorelowane z podręcznikiem. Tutaj nie staraliśmy się iść na skróty. Wiemy, że doceniacie taką formę pracy na lekcji, później podczas prac domowych razem z uczniami, więc tutaj nic nie zmienialiśmy w konstrukcji oraz w budowie, czyli tematy w podręczniku, tematy w zeszycie ćwiczeń są w pełni skorelowane. Również ćwiczenia to, można powiedzieć, kompletny zestaw ćwiczeń, który będziecie Państwo wykorzystywać na zajęciach i po zajęciach. Natomiast, tak jak wspomniałem, te zeszyty ćwiczeń zostały wzbogacone o dodatkowe zasoby. Oprócz wzbogacenia o dodatkowe zasoby, zeszyty ćwiczeń zostały trochę powiększone. Ci z Państwa, którzy pracują na serii Moja Historia, już mieli okazję pracować na trochę większym formacie zeszytu A4. Natomiast Państwo, którzy pracujecie na serii Wczoraj i Dziś, to będzie taka, można powiedzieć, jedna z głównych zmian. Oprócz tego udało nam się powiększyć czcionkę, czy zwiększyć lub dopasować miejsce do zapisywania odpowiedzi przez uczniów, tak aby ona była odpowiednia w klasie 4, odpowiednia w klasie 5. Tutaj trochę te miejsca zostały dopasowane w zależności od serii. W serii Wczoraj i Dziś tego miejsca mamy troszkę więcej, natomiast w serii Moja Historia w niektórych miejscach tego obszaru do zapisywania będzie troszeczkę mniej. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, zastosowaliśmy kody QR, które będą kierowały uczniów do dodatkowych zasobów i oczywiście chcielibyśmy takim zaangażowaniem czy taką formą materiału
zbudować, czy budować zainteresowanie ucznia przedmiotem, jego zaangażowanie, to aby korzystali, aby odkrywali te zasoby, nowe zasoby, które zostały dołączone do zeszytu ćwiczeń. Proszę Państwa, kolejnym obszarem, który został dołączony do zeszytu ćwiczeń, jest dobra rada. Jest to taki element, który będzie pomagał uczniom w rozwiązywaniu zadań. Staraliśmy się w niektórych miejscach, przy zadaniach trochę trudniejszych, pomóc uczniom tak, aby jeszcze łatwiej było naszym najmłodszym rozwiązywać poszczególne obszary. Bardzo istotny obszar, czyli indywidualizacja nauczania. W zeszytach ćwiczeń już teraz nie będzie tylko cechował się tym, że zadania zostały ułożone w pewnym stopniu trudności, od prostszych do trudniejszych, w obrębie jednostki tematycznej, tylko udało nam się wejść trochę w obszar zadań i jeszcze bardziej dostosować, wskazać pewne kategorie, które uczniom mogą być pomocne. Więc są to i zadania na dobry początek, na początku lekcji, i są to oczywiście dobre rady, czy zadania dla dociekliwych, co nie oznacza, że są to zadania o wyższym stopniu trudności. Czasami są to również zadania, które angażują uwagę ucznia, starają się bazować na tym, aby wprowadzić go w świat, w dany obszar, i żeby trochę uczeń sam popracował i pomyślał i pokombinował. Cały czas w tym nowym elemencie zeszytu ćwiczeń przejawia się gdzieś hasło dodatkowe zasoby pod kodami QR. Zanim do nich przejdziemy, jeszcze proszę Państwa krótka informacja, ponieważ w naszych zeszytach ćwiczeń do serii Wczoraj i Dziś i My Historia nie mieliśmy takiego obszaru, który podsumowywałby wiedzę uczniów. Rozmawiając, spotykając się przez ten rok, sygnalizowaliście Państwo, iż taki element przydałby się w obu zeszytach ćwiczeń. I podsumowania, czy może przygotowanie do sprawdzenia wiadomości, przygotowanie do sprawdzianu zostało dołączone po każdym dziale, tak aby jeszcze lepiej tę wiedzę powtórzyć, aby jeszcze lepiej tę wiedzę utrwalić, oczywiście przed czy to sprawdzianem, czy kartkówką. I w obu zeszytach ćwiczeń taką formę teraz w nowym wydaniu Państwo odnajdziecie. I proszę Państwa, zasoby, które zostały dodane do obu zeszytów ćwiczeń. Jakie są to zasoby? Za chwilkę na czacie po prawej stronie ekranu będziemy Państwu mogli udostępnić parę kodów, dzięki którym będziecie mogli poznać, cóż to takiego jest. Natomiast na tym slajdzie teraz właśnie widać, że są to i filmy, i animacje, i fotografie, i gry historyczne wyjęte z zeszytu ćwiczeń Wczoraj i Dziś, które zostały dołączone pod te kody, ale również są to dodatkowe zadania czy dodatkowe informacje pomagające w rozwiązaniu danego polecenia. Więc dużo rzeczy dla uczniów, którzy będą mogli korzystać, będą mogli jeszcze głębiej poznawać historię, i liczymy na to, że dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie chętniej będą sięgali do tych nowych propozycji. Proszę Państwa, oprócz oferty zeszytów i podręczników, na których Państwo pracujecie, w szkole podstawowej proponujemy takie dwie duże aktywności. Pierwszą jest serwis dla nauczyciela.pl, na którym odnajdziecie Państwo zasoby do prowadzenia lekcji, dokumentacje, materiały prezentacyjne, tak jak wspomniałem, przyporządkowane i przypisane do danej serii, czy to Wczoraj i Dziś, czy My i Historia. Są to materiały, które są dostępne po zalogowaniu, więc aby mogli Państwo z nich korzystać, zachęcamy do kontaktu z naszym centrum kontaktu, pobrania kodu aktywacyjnego do tego serwisu, i już po aktywacji kodu, po rejestracji będą mogli Państwo korzystać, pobierać wszystkie materiały, które zostały tam zamieszczone. Kolejnym elementem jest diagnoza przedmiotowa z nową erą. Jej kolejna edycja miała miejsce teraz wiosną. Jeszcze do 20 maja macie Państwo okazję wprowadzać wyniki, aby na koniec całego procesu móc korzystać z kart pracy, z rekomendacji, czy widzieć wyniki uczniów na tle ogólnopolskim. Więc zachęcamy bardzo gorąco do wprowadzania wyników i do korzystania z diagnozy. Proszę Państwa, jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące naszej oferty, to na czacie zachęcam do zadawania pytań.
Teraz zapraszam Państwa na minutową przerwę, która będzie również taką przerwą reklamową, mówiącą o naszym narzędziu e-bookowym, które proponujemy Państwu w klasie 4 i w klasie 5. Dziękuję za uwagę. Wydawnictwo Nowa Era w odpowiedzi na potrzeby współczesnego ucznia prezentuje innowacyjną pomoc edukacyjną. Elektroniczne podręczniki, które pobudzają wyobraźnię, ułatwiają przyswajanie wiedzy, motywują do nauki. Dostosowane do tablic interaktywnych, komputerów, tabletów i telefonów. Doskonałe podczas lekcji i w trakcie samodzielnej pracy w domu. Po instalacji nie potrzebują podłączenia do internetu. Stwórz swój własny profil. Eksploruj dodatkowe zasoby. Twórz notatki. E-book dla szkoły podstawowej to więcej niż elektroniczny podręcznik. Korzystaj z wyjątkowej funkcji interaktywnych ćwiczeń i natychmiastowo sprawdzaj swoje postępy. Zabierz swój e-book, gdzie tylko chcesz. Wejdź w świat cyfrowych podręczników. Ucz się tak, jak lubisz. E-booki nowej ery dla szkoły podstawowej. Cenne źródło wiedzy zawsze przy Tobie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Błaszak, jestem pracownikiem Uniwersytetu w Poznaniu i chciałbym dzisiaj zaprezentować wykład dotyczący mózgu sieciowego. Oczywiście w kontekstach edukacyjnych mam przyjemność współpracować z wydawnictwem Nowa Era od kilku lat i zastanawiamy się wspólnie, jak wiedzę dotyczącą budowy i funkcji mózgu zaaplikować podczas tworzenia materiałów edukacyjnych. Proszę Państwa, temat dzisiejszego wykładu dotyczy najnowszych badań nad funkcjonalnym neuroobrazowaniem mózgu, a więc badaniem go takimi technikami, które pozwalają przetestować przepływ informacji w mózgu ucznia wówczas, kiedy aktywnie zdobywa wiedzę. Państwo na studiach oczywiście mieli wiedzę o mózgu w ramach przedmiotu psychologia poznawcza czy psychologia rozwojowa. I pewnie Państwo pamiętacie, że ten mózg można podzielić czy opisać na wiele sposobów. Do takich bardziej popularnych to jest podział mózgu na dwie półkule, lewą i prawą, ewentualnie na takie trzy poziomy, mózg gadzi, starych ssaków czy naczelnych. Natomiast współczesne badania, najnowsze, pozwalają w mózgu wyróżnić takie trzy globalne sieci. I tak jak mamy w internecie pewne sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter czy LinkedIn, tak samo w mózgu mamy sieci, które są odpowiedzialne za różne czynności. Dzisiejszy wykład również będzie dotyczył kwestii, która jest znana w szkole od zawsze i zawsze przez nauczycieli była traktowana krytycznie, mianowicie sytuacji, kiedy uczeń wyłącza się na lekcji, kiedy myśli o przysłowiowych niebieskich migdałach. Jeżeli popatrzymy na strukturę szkoły, na przebieg lekcji, to chyba się Państwo ze mną zgodzicie, że mimo tego, iż dokonał się istotny postęp, jeśli chodzi o obecność sprzętu, różnych gadżetów, te sale są znacznie bardziej kolorowe niż kiedyś, no to jednak, gdybyśmy porównali zdjęcie dzisiejszej szkolnej klasy z tą sprzed 100 lat, no to widać wyraźnie, że w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło. Że uczniowie siedzą w podobny sposób, są zorientowani w jednym kierunku, mają skupić wzrok na nauczycielu, zwłaszcza na jego twarzy. Mają po prostu uważać. I wszystkie sytuacje, kiedy uczeń przestaje uważać, no są traktowane karcąco. To znaczy nauczyciel próbuje go jakoś przywołać do lekcji, uważając, że no, musi się włączyć, musi słuchać to, co się na lekcji dzieje. A więc my generalnie uważamy, że kiedy uczeń wchodzi we własny świat, kiedy uczeń przebywa w świecie własnych myśli, to jest to sytuacja z punktu widzenia edukacyjnego niekorzystna. Otóż badacze, którzy zajmują się mózgiem, rzeczywiście przebadali, co się z mózgiem dzieje, kiedy człowiek odpoczywa, co się dzieje z mózgiem, kiedy człowiek ma czas wolny, kiedy w pewnym sensie się wyłącza z realizacji zadań. I proszę Państwa, się okazało, że kiedy my odpoczywamy, mózg nie jest na wakacjach, mózg nie odpoczywa, jest bardzo aktywny, konsumuje zaledwie 5% mniej energii niż w momencie, kiedy rozwiązujemy zadania z matematyki, a zatem jest rzeczą ciekawą, co się dzieje w mózgu, kiedy my odpoczywamy. Tak? My to widzimy w szkole, kiedy uczeń się wyłącza, my to widzimy w domu, kiedy małżonek, czy syn, czy córka leżą na tapczanie i przysłowiowo nic nie robią. Otóż będę starał się Państwu powiedzieć dzisiaj, że w momencie, kiedy
widzimy, jak na przykład mąż leży na tapczanie i nic nie robi, no to wówczas jego mózg przeprowadza bardzo ważne procesy, ważne dla niego, myśli bardzo kreatywnie. Może się to wydawać dość zabawne, ale podobna sytuacja jest w szkole, kiedy uczeń przestaje słuchać nauczyciela. Oczywiście nie jest to na dłuższą metę korzystne, to wcale nie oznacza, że jego mózg przestaje myśleć. Myśli i to w innym obszarze niż wówczas, kiedy myśli zadaniowo. Proszę Państwa, kiedy badamy mózg pod kątem organizacji sieciowej i badamy funkcję każdej z tych sieci, to okazuje się, że w gruncie rzeczy mózg realizuje takie trzy podstawowe zbiory zadań. Pierwszy zbiór dotyczy detekcji zagrożeń, a więc mózg musi oszacować, czy jest bezpiecznie, czy w otoczeniu ucznia jest bezpiecznie. I proszę mi wierzyć, za chwilę ten wątek rozwinę, jeżeli uczeń się nie czuje bezpiecznie, jeżeli uczeń w gruncie rzeczy jest w sytuacji stresowej, kiedy można powiedzieć kolokwialnie i w uproszczony sposób walczy o życie, wtedy jego mózg w żaden sposób nie współpracuje z nauczycielem i nawet najlepsze materiały, które nauczyciel może zaproponować uczniowi, najciekawszy scenariusz lekcji, w gruncie rzeczy nie jest w pełni wykorzystany, bo właśnie uczeń się czuje mało bezpiecznie. My wiemy, że za poczucie bezpieczeństwa jest odpowiedzialna dedykowana sieć neuronalna. Nazywa się siecią istotności, w języku angielskim Salience Network. Mamy, proszę Państwa, zmysł, o którym być może na studiach nie mieliście omawianego. Nazywa się interocepcja. Jest to zmysł odpowiedzialny za detekcję bezpieczeństwa. On jest rozsiany w całej strukturze naszego ciała i specjalną drogą rdzeniowo-wzgórzową przewodzi informacje w stronę mózgu. I ta informacja, jak Państwo widzicie na slajdzie, rozdziela się na takie dwie gałęzie. Jedna gałąź prowadzi do układu, który kontroluje poziom stresu. Jest to tak zwany układ nerwowy autonomiczny. Ta droga jest bardzo szybka, ta droga jest bardzo automatyczna i kiedy my orientujemy się, że coś nam zagraża, że coś w naszym otoczeniu jest powodem do uzasadnionego niepokoju, to zmiany w naszym ciele, zmiany autonomiczne, niezależne od naszej woli, przebiegają znacznie szybciej niż to, co my sobie uświadamiamy. Druga droga, jak Państwo widzicie na slajdzie, prowadzi do struktur, które po pierwsze generują uczucia. Uczucia oceniają, są rodzajem takiego audytu. Dedykowany fragment mózgu, w którym pojawiają się uczucia, to jest tak zwana kora wyspy i w części tylnej ona generuje uczucia cielesne, a więc informuje, co się z nami dzieje, że jest mi gorąco, że mnie boli, a w części przedniej uczucia społeczne. Jest przyjemnie, jest bezpiecznie. I kiedy przednia kora wyspy klepnie temat, że jest bezpiecznie, wysyła informację do fragmentu odpowiedzialnego za motywację ucznia. Żeby uczeń z Państwem współpracował, to jest jasne, musi być zmotywowany. I w mózgu jest dedykowany fragment. Nazywa się przednia kora zakrętu obręczy. Więc proszę zwrócić uwagę, że cała ta rozmowa o szkole XXI wieku, o najlepszych materiałach edukacyjnych, które staramy się Państwu zaproponować, ona oczywiście milcząco zakłada, że uczeń jest gotowy, żeby współpracować z nauczycielem, żeby był zmotywowany. Tak się będzie działo, kiedy będzie się czuł bezpiecznie. Oczywiście, proszę Państwa, na poczucie bezpieczeństwa ucznia Państwo macie ograniczony wpływ, bo głównie czynniki, które nas niepokoją, to są czynniki, które tak naprawdę najczęściej się pojawiają poza szkołą i są przynoszone do szkoły z domu. I oczywiście Państwo w jakimś stopniu współpracujecie z rodzicami i też macie wpływ na to, co się dzieje poza szkołą, no ale jak wiadomo, nie do końca. Natomiast w samej klasie, w samej szkole poczucie bezpieczeństwa ucznia powinno być bardzo wysokie. Jak popatrzymy jeszcze na ten schemat, który Państwo widzicie, no to widać wyraźnie, że układ kontrolujący stres jest szybszy, jest taki automatyczny. To jest bardzo ciekawe, empiryczne potwierdzenie pewnej teorii emocji, która została zaproponowana już 100 lat temu, tak zwana teoria Jamesa Langa, która odwraca zdroworozsądkowe myślenie o emocjach. Nam się z reguły wydaje, że najpierw się boimy na przykład, a potem w efekcie uciekamy. Że kiedy zobaczę w Bieszczadach na szlaku niedźwiedzia, no to panicznie się boję, w konsekwencji bardzo szybko uciekam. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że porządek przyczynowo-skutkowy jest dokładnie odwrotny.
Otóż my najpierw uciekamy i w efekcie tego zaczynamy się bać. Ma to oczywiście kapitalne znaczenie praktyczne, bo oznacza, że jesteśmy w stanie tak ukształtować przestrzeń naszego życia, naszej nauki, że ta przestrzeń w gruncie rzeczy wygeneruje pewne formy działania człowieka i te formy działania wygenerują odpowiednie emocje. Mogę się posłużyć takim przykładem, dlatego że jest to jeden z obszarów, którym się zajmuję, mianowicie jak zaprojektować miasto, aby człowiek w tym mieście się dobrze czuł. Być może część z Państwa była w Berlinie i tam jest taki słynny pomnik, nazywa się Pomnik Pomordowanych Żydów Europy autorstwa Petera Eisenmana. To jest taki pomnik na powierzchni prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych i składa się z ponad 2100 betonowych słupów. Wygląda to trochę z zewnątrz jak szachownica. I powiem Państwu, że jak obserwujemy ten pomnik z zewnątrz, on nie robi jakiegoś oszałamiającego wrażenia, ale kiedy wchodzimy do środka, między tymi blokami są takie alejki 95-centymetrowe, no to okazuje się, że pojawia się efekt, dedykowany efekt, który zaplanował projektant. Otóż te alejki sprawiają, że my musimy się przemieszczać w pojedynkę. Jeśli przyjechaliśmy z osobą bliską, musimy się rozdzielić. I w pewnym momencie, chodząc między tymi słupkami po tych alejkach, odczuwamy osamotnienie, odczuwamy pewien niepokój, czujemy się nieswojo. Wychodząc z pomnika mówimy, przyjechaliśmy taki kawał drogi, a czujemy się gorzej niż na początku. Jeżeli Państwo po wyjściu z pomnika, tego pomnika, czujecie się gorzej, to efekt został osiągnięty, dlatego że pomnik jest tak zaprojektowany, by wywołać takie formy działania, iż uczucia, które się pojawiają, mają być zbliżone do tych, które odczuwały osoby, którym pomnik jest dedykowany, czyli Żydzi podczas II wojny światowej. Oczywiście to, co my dzisiaj odczuwamy, to, co odczuwali oni, to jest troszeczkę inna bajka. Natomiast chodzi o generalnie ocenę emocji, w tym przypadku negatywnych. Oczywiście nas w przypadku szkoły, w przypadku klasy, organizacji, procesu dydaktycznego interesują emocje pozytywne. Ale to był taki przykład, który pokazuje, że jesteśmy w stanie, i to jest być może temat na oddzielny wykład, tak zaprojektować klasę, tak zaprojektować szkołę, aby dzieci w obrębie jej kubatury podejmowały działania generujące emocje pozytywne. W każdym razie sieć istotności jest czymś bardzo ważnym. Cofnę się do poprzedniego slajdu, bo ten poprzedni slajd pokazuje, że poza bezpieczeństwem mózg realizuje jeszcze dwie inne grupy funkcji. Po pierwsze rozwiązywanie problemów, po drugie przeprowadzanie refleksji. Można, proszę Państwa, powiedzieć, że to, co się dzieje w szkole, w której Państwo uczycie, w szkole, do której ja chodziłem, to przede wszystkim taka organizacja lekcji, by rozwiązywać problemy. Rozwiązywanie problemów ma tego typu strukturę, że problem jest zdefiniowany zawsze przez kogoś z zewnątrz. Dla ucznia jest to oczywiście nauczyciel. I mówiąc nieco kolokwialnie, jest to sytuacja, kiedy uczeń ma udzielić odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela. Jest to oczywiście bardzo ważny element chodzenia do szkoły, udzielania odpowiedzi, natomiast my wiemy, że to nie jest jedyna forma aktywności poznawczej, którą mózg może podejmować i jedyna forma, która powinna mieć swoje miejsce podczas organizacji lekcji. Otóż oprócz udzielania odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, uczeń powinien być również, czy mieć stworzone warunki, aby samodzielnie postawić pewne pytania. A więc, aby był pewnym podmiotem na lekcji, żeby był osobą prowadzącą lekcję. Oczywiście nie ma możliwości, żeby uczeń prowadził całą lekcję, ale wydaje się, że byłoby rzeczą wskazaną, żeby stworzyć takie warunki, że poza rozwiązywaniem problemów uczeń powinien przeprowadzać refleksję. Refleksję, która polega właśnie na stawianiu pytań. I tak jak w przypadku rozwiązywania problemów problem pochodzi z zewnątrz, tak w przypadku przeprowadzania refleksji problem pochodzi od wewnątrz, czyli jest generowany przez samego ucznia. Dlaczego to jest ważne? No, to jest ważne w tym sensie, że problemy pochodzące z zewnątrz my z reguły traktujemy instrumentalnie. To jest coś takiego, jak my jako osoby dorosłe chodzimy do pracy, żeby zarobić pieniądze. Oczywiście trzeba to robić, to jest niezbędne, ale często bywa tak, że te problemy, które się pojawiają, nie są naszymi problemami osobistymi. To nie jest wyraz jakiejś naszej pasji czy naszych zainteresowań. Natomiast w przypadku przeprowadzania refleksji
Problem jest w jakim sensie definiowany przez samego ucznia. Kiedy pozwolimy mu na pewien luz, na to, żeby, jak to czasami nazywam, odkleił się od rzeczywistości, na to, żeby nagle wszedł we własny świat, to wtedy okazuje się, że włącza się inna sieć, ta sieć związana z przeprowadzaniem refleksji. Za rozwiązywanie problemów jest odpowiedzialna sieć druga, sieć, która nazywa się siecią wykonawczą, w języku angielskim Central Executive Network. To jest ta sieć tradycyjnie wykorzystywana w szkole. Jaką ma cechę? Otóż, proszę Państwa, kiedy my rozwiązujemy problemy, to musimy ułożyć bardzo duże nakłady energetyczne na mechanizm skupiania uwagi. Koncentracja jest niezwykle kosztowna i bardzo często może doprowadzić do sytuacji, kiedy umysł ucznia, a także osoby dorosłej, ulega wyczerpaniu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my informacje, mechanizmy skupiania uwagi przepuszczamy przez tak zwaną pamięć roboczą. Pamięć robocza to jest takie wąskie gardło mózgu, które przepuszcza w ciągu sekundy około 100 bitów informacji, jest to zaledwie kilkanaście liter. I jeżeli mózgi zostaną zaatakowane zbyt dużą ilością, zwłaszcza niskowartościowej informacji, to wtedy, mówiąc krótko, może dojść do przeładowania informacją. Mamy takie pojęcie information overload, przeładowanie mózgu informacją. Powiem Państwu, że u nas, ludzi dorosłych, często to się pojawia w momencie, kiedy mamy bardzo ciężkie okresy pracy, mamy bardzo dużo obowiązków. Przejściowo może nawet pojawić się stan chorobowy, który bardzo przypomina dziecięca ADHD. Ten stan chorobowy u osób dorosłych nazywa się nabytym zespołem zaburzeń uwagi, ADT, Attention Deficit Trait, i w gruncie rzeczy sprawia, że my jesteśmy mało efektywni w pracy, mało efektywni w życiu. Na przykład nie poprzedzamy działania refleksją. A więc czasami mam ochotę komuś powiedzieć: słuchaj, Aniu, no pomyśl, zanim coś zrobisz. Tej fazy pomyślenia brakuje. Bardzo często mamy problemy, żeby trzymać terminy, co do których się zobowiązaliśmy. Czyli nie zarządzamy zupełnie procesem, tak? Przekraczamy wszelkiego typu deadline. Następnie, proszę Państwa, nie uczymy się na błędach. Więc jesteśmy nieefektywni, popełniamy wielokrotnie te same błędy. Oczywiście ten stan jest przejściowy. Jeżeli sobie zrobimy wolne, jeżeli odpoczniemy, jeżeli obniżymy poziom stresu, sytuacja wraca do normy. Ale to jednak pokazuje, że praca wyłącznie siecią wykonawczą jest mało efektywna. Z czego wynikają te zjawiska? Otóż, proszę Państwa, my badamy ewolucję mózgu. Oczywiście jest to rzecz bardzo trudna, ponieważ mózg w odróżnieniu od kości nie podlega fosylizacji. Także nie mamy żadnych mózgów kopalnych, mamy co zaledwie czaszki. Ale na podstawie odlewów czaszki, na podstawie produkowanych narzędzi, budujemy pewne modele, jak mogły wyglądać mózgi naszych przodków. I proszę Państwa, nie mamy żadnych wątpliwości, że od 50 tysięcy lat, a więc od czasów, kiedy człowiek zaczął malować w jaskiniach, w Lascaux, w Cro-Magnon, w Altamirze, w gruncie rzeczy mózg się nie zmienił. Czyli ja dla Państwa dzisiaj prowadzę wykład, dysponując mózgiem jaskiniowca. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak się zmienia świat. My wiemy, że dzisiaj informacja nie rośnie liniowo, tylko rośnie wykładniczo. A więc my z każdym kolejnym rokiem jesteśmy atakowani przez coraz większą ilość informacji. I my tą informację musimy obrobić, dysponując mózgami jaskiniowców. Dlatego nie powinno nas dziwić, że mózg nie chce wszystkiego przyjąć, że mózg bardzo selekcjonuje tę informację i w gruncie rzeczy robi wszystko, żeby właśnie nie pracować tym trybem skupiania uwagi. Gdyby naprawdę wziąć takiego wzorowego ucznia, który koncentruje się od 8 rano do godziny 14, to on będzie nieprawdopodobnie zmęczony i w gruncie rzeczy nie do końca nawet będzie pracował tak wydajnie, tak wszechstronnie, jak mógłby swoim mózgiem. A więc taki mój postulat i rodzaj pewnej prośby, która wynika właśnie z badań i prośby, którą ja sam jakoś tam realizuję na własnych zajęciach, to jest coś takiego, żeby stworzyć taki swoisty patchwork na lekcji, gdzie elementy czy pewne fazy lekcji, gdzie mamy silną koncentrację, gdzie mamy skupienie uwagi, były wymieszane z fragmentami, gdzie to właśnie uczeń decyduje, co mamy robić. Uczeń decyduje o pewnej formule, bo wówczas może odciążyć system uwagowy i włączyć sieć dedykowaną przeprowadzaniu refleksji.
Jak Państwo widzicie, koszty związane z obsługą sieci wykonawczej decydują o tym, że poznanie świata przez człowieka ma pewne trzy kluczowe cechy. My z naszymi studentami na uniwersytecie te cechy omawiamy podczas 5 lat dość ciężkich studiów z kognitywistyki. W gruncie rzeczy dadzą się zawrzeć w formie tego slajdu, który Państwo dzisiaj widzicie w tej chwili. Otóż te trzy kluczowe cechy to jest aktywność, selektywność i kategorialność. Co oznacza, że poznanie jest aktywne? To oznacza, proszę Państwa, że mózg nie działa jak skaner. Mózg nie ściąga wszystkiego do środka. Są ludzie, którzy mają doskonałą fotograficzną pamięć i gdybyście Państwo zobaczyli takiego człowieka w akcji, to rzeczywiście jest czego zazdrościć, bo on bardzo szybko przyswaja nazwiska, numery telefonów i daty. Ale w gruncie rzeczy Państwu powiem, że to są ludzie, którzy nigdy nie osiągają spektakularnych sukcesów zawodowych. To nie są liderzy zespołów, to nie są dyrektorzy szkół, to nie są kierownicy dużych firm. Dlaczego? Bo proszę Państwa, mózg nie jest od tego, by zapamiętywać nazwiska. Jak czasami po wykładzie podchodzi do mnie pani nauczycielka, pan nauczyciel i mówi, co mam zrobić, bo nie pamiętam nazwisk. Ja odpowiadam, należy je zapisać. Ja nie próbuję zapamiętać nazwisk, bo nie będę obciążał mojego mózgu informacją z reguły średniej wagi. Od tego jest notes, od tego jest kalendarz. Mózg natomiast, proszę Państwa, jest od zdefiniowania priorytetów. Otóż nasz największy problem jest taki, żeby określić, co w danej fazie naszego życia jest kluczowe. Być może na lekcji, być może w relacji z innymi ludźmi w obrębie szkoły, relacji zawodowych, ale najtrudniejsze problemy to jest zbudowanie relacji między kwestiami zawodowymi i kwestiami prywatnymi. A więc zadecydowanie, co w danym momencie jest kluczowym zbiorem celów. I od tego jest mózg. I taki mózg musi mieć luz. On musi być odciążony. On nie może być przeciążony kiepską informacją. Dlatego ja Państwu powiem, że zalecam dużą higienę intelektualną. Zalecam, żeby starannie wybierać źródła informacji, z których korzystamy. Żeby korzystać z najlepszych źródeł, najlepszych książek, najlepszych opracowań, oglądać ciekawe programy, czytać wartościową beletrystykę. Bo jeżeli przyjmujemy wszystko na klatę, to wówczas mózg pracuje mało wydajnie. Jak Państwo popatrzycie na te trzy cechy poznania, to widać wyraźnie, że one sugerują mechanizmy selekcji. Po pierwsze, poznanie jest aktywne. Co to znaczy? To oznacza, że my widzimy świat punktowo, widzimy świat tunelowo. I powiem Państwu, że widać to nawet w budowie oka i w strukturze naszego mózgu. Wokół mamy siatkówkę. W siatkówce każdego oka mamy bardzo dużo komórek reagujących na światło. Są to czopki, pręciki. Szacujemy, że w każdym oku mamy około 137 milionów takich komórek. Mimo tego, że jest ich dużo, to w gruncie rzeczy wokół mamy tylko jedno miejsce, które widzi wyraźnie, widzi ostro. Jest to centralna część plamki żółtej, nazywa się dołek środkowy. Jeżeli Państwo patrzycie na świat, w tej chwili dla Państwa światem jestem ja, tło, stoliczek i potraktujmy to jako 100%. To dołek środkowy Waszego oka ogarnia zaledwie 1% tej powierzchni, a więc widzicie niezwykle mało. Jak pogodzić to, że ja Państwa informuję, że według miarodajnych pomiarów widzicie zaledwie 1%, a Wam się wydaje, że widzicie znacznie więcej. Otóż, proszę Państwa, nasze oczy wykonują w ciągu sekundy sekwencję bardzo szybkich ruchów. Szacujemy, że około 3-4 to są tak zwane ruchy saccadowe, napędzane mózgiem. I celem takiego ruchu jest przeniesienie dołka środkowego z jednego punktu świata do drugiego, po to, by je sukcesywnie wyraźnie zobaczyć. Mamy specjalne urządzenie, które pozwala to zwizualizować. Nazywa się okulograf, inaczej eye tracker. Bardzo ważne urządzenie badawcze w neuromarketingu, który bada preferencje klienta, ale nie poprzez prowadzenie dialogu, prowadzenie rozmowy, ale poprzez właśnie badania ruchu gałegocznych. Bardzo wydajne urządzenie i dzięki tym pomiarom możemy się bardzo dużo dowiedzieć o tym, jak my widzimy świat, jak mocno selekcjonujemy informacje i wreszcie, jaka informacja dla nas w trybie naturalnym jest najważniejsza. W każdym razie, gdybyście Państwo zobaczyli kiedyś taki pomiar eye trackera, on się składa z takich kresek i z pewnych punktów. I te punkty, tak zwane punkty fiksacji, to są miejsca, gdzie oko się zatrzymało, osoba badana widzi to wyraźnie,
A owe kreski, owe odcinki to są tak zwane sakkady i to jest wizualizacja ruchu oka, wtedy my wyraźnie świata nie widzimy. I powiem Państwu, że jeżeli budzicie się rano o 6, a kładziecie o 12, także Wasz dzień jest pełen wrażeń, jest wypełniony różnymi zadaniami, to te sakkady, kiedy my wyraźnie nie widzimy, zajmują ponad 2 godziny, więc Wy przez 2 godziny w ciągu dnia nie macie żadnego percepcyjnego kontaktu ze światem. Jak zatem wytłumaczyć to, że nam się wydaje, że widzimy wszystko w trybie ciągłym? Ano w taki sposób, że kiedy oko się rusza, kiedy obserwujemy sakkadę, ten odcinek, to wtedy ciągłość zapewnia oczywiście mózg, który przechowuje informacje z ostatniego pomiaru. Jeżeli w międzyczasie, podczas tej sakady doszłoby do zmiany w świecie, możemy jej nie zauważyć. Jest to tak zwane zjawisko ślepoty na zmianę, czyli change blindness. Być może część z Państwa widziała demonstrację tego eksperymentu w internecie. Dwójka badaczy, Amerykanów, Simons i Habris, zrobili słynny eksperyment z gorylem. Polegał on na tym, że osoby badane widziały na ekranie komputera koszykarzy ubranych na biało i koszykarzy ubranych na czarno. Ci na biało podawali piłkę między sobą i ci na czarno. I zadanie polegało na tym, żeby policzyć liczbę podań koszykarzy ubranych na biało. Ci na czarno działali jako dystraktor, przeszkadzacz. No i oczywiście koszykarze zaczynają podawać, a oko z dołkiem środkowym biega za tą piłką. I w pewnym momencie między koszykarzami przychodzi człowiek przebrany za goryla. No goryl, proszę Państwa, ma to do siebie, że jest duży, czarny i włochaty, także generalnie go widać. On jeszcze podskakuje, macha, uderza się w piersi, schodzi. Koniec eksperymentu, jaka liczba podań? Powiedzmy 165, super, jak się podobał goryl, a zdecydowana większość badanych mówi, jaki goryl, czyli tego goryla w ogóle nie widział. Dlatego, że dołek środkowy przyklejony do piłki, goryla widział peryferyjnie, a peryferyjnie nie widzimy ostro. Także jest to klasyczne zjawisko ślepoty na zmianę. Doszło do zmiany, a myśmy jej nie widzieli. Powiem Państwu, że w zawodzie nauczyciela, a ja też jestem nauczycielem, ma to akurat niepriorytetowe znaczenie, bo my mamy taką pracę, że nawet jeżeli byśmy się pomylili, czegoś nie dostrzegli, to zawsze możemy się poprawić. Ale kiedy weźmiemy ludzi wykonujących zawody w warunkach silnej presji czasowej, na przykład kontroler lotów czy policjant operacyjny, to dla niego to zjawisko jest kwestią życia lub śmierci, bo może dojść do szybkiego zdarzenia, którego on po prostu nie dostrzeże. I to nie dlatego, że to jest jego wina, tylko tak pracuje jego system poznawczy. Pracuje aktywnie. Widzi punktowo, widzi tunelowo. Druga cecha to jest selektywność. O co tutaj chodzi? Jeżeli patrzymy swobodnie na świat i nie mamy postawionego zadania w rodzaju proszę policzyć zastawę stołową, proszę policzyć sztuki biżuterii, tylko pozwalamy człowiekowi swobodnie patrzeć na świat, to okazuje się, że jego punkty fiksacji koncentrują się zawsze na bodźcach społecznych. Są to oczy, są to usta, twarz, układ dłoni. Ta sprawa jest zupełnie krytyczna. Krytyczna jest również z punktu widzenia tego, co się dzieje w szkole i tego, co my wiemy o uczniu, jakie mamy wyobrażenie o jego umyśle. Więc pierwsza kwestia z brzegu. No Państwo wiecie, że od kilku lat naukowcy, tacy jak ja, mają coraz większy dystans do testów na inteligencję i do ilorazu inteligencji, bo wiemy, że te testy nie do końca są reprezentatywne. Dobrze na nich wypadają inżynierowie, absolwenci politechniki, którzy oczywiście są bardzo inteligentnymi ludźmi. Ale to nie oznacza, że artysta czy humanista jest mniej inteligentny. Po prostu te testy preferują pewien typ poznawania świata. No i wiecie, że od 30 lat Howard Gardner rozwija teorię inteligencji wielorakich, według której pierwotnie każdy człowiek ma 7 typów inteligencji, dzisiaj się mówi o 9, a więc jest to inteligencja matematyczno-logiczna, językowa, przestrzenna, muzyczna, kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna, etyczna i fizyczna. Więc to jest akurat rewolucyjna koncepcja, bo jak weźmiemy inteligencję kinestetyczną, związaną z ruchem naszego ciała, no to od razu widać, że osobą bardzo inteligentną jest na przykład wybitny sportowiec, który z definicji przegrywał z inżynierem na klasycznych testach na inteligencję. Ale mimo tego, że te inteligencje są różne i mimo tego, że każda z nich jest bardzo ważna, to najważniejsze są dwie. Intrapersonalna, jak dobrze znam siebie, i interpersonalna, jak dobrze znam ucznia. One łącznie tworzą coś, co nazywamy inteligencją społeczną. W pewnych kontekstach mówi się, że to jest inteligencja emocjonalna,
ale ja akurat nie lubię tego terminu, ponieważ nie mamy oddzielnej inteligencji związanej z emocjami. Emocje to jest pewien system oceny zdarzeń, natomiast jest oddzielny, najważniejszy moduł inteligencji społecznej. Ma to oczywiście kapitalne znaczenie. Powiem Państwu w dużym skrócie, że układy społeczne były podstawowym motorem napędowym rozwoju dużego mózgu. My nie mamy dużych mózgów po to, żeby liczyć zadania z matematyki, choć matematyka, trzeba się z tym zgodzić, jest królową nauk, tylko my mamy duże mózgi po to, żeby radzić sobie z materiałem ludzkim. A więc, żeby zorientować się, kto jest moim przyjacielem, kto może być moim potencjalnym partnerem, na kogo muszę uważać, z kim mogę stworzyć koalicję i tak dalej. Szczególnie jest to istotne w wyborach partnerskich. Mężczyźni zawsze konkurowali o kobiety i zawsze to będą robili i bardzo dobrze. Natomiast kobiety muszą bardzo starannie wybrać tego partnera na taką okoliczność, że jest on kluczowy dla sukcesu wychowania jej dzieci. A więc można powiedzieć, że relacje społeczne są motorem napędowym. Co to oznacza dla procesu w szkole? No, proszę Państwa, oznacza mnóstwo rzeczy. Państwo na studiach i na podyplomówkach mieli nieraz wałkowany temat piramidy potrzeb Maslowa i praktycznie wykładowcy z tą piramidą nie dyskutują. Oni uważają, że ta piramida generalnie jest dobrze zbudowana. No my wiemy, że nie może być dobrze zbudowana, skoro jest tak, jak ja dzisiaj mówię, że inteligencja społeczna jest naprawdę krytyczna. Piramida Maslowa mówi, że bazową potrzebą jest potrzeba fizjologiczna, czyli przysłowiowy obiad. Tak? Czasami mówimy, że jak ktoś się naje, to się uspokoi, że mu obiad wystarczy do szczęścia. Potem jest potrzeba bezpieczeństwa i dopiero na poziomie trzecim jest potrzeba społeczna, więc gdyby ktoś mnie jeszcze przytulił, to byłoby super. Natomiast my z tych badań nad mózgiem wiemy, że potrzeby społeczne są fundamentalne. I to wiemy, proszę Państwa, już od czasów Maslowa. Maslow zaproponował piramidę w 1943 i w latach 40. i 50. eksperymenty w Stanach robił jego kolega Harry Harlow. Zapewne Państwa o tym eksperymencie słyszeli. Hodował małpy w laboratorium i kiedy urodziły się młode małpki, to on je osierocił, także nigdy nie widział swoich mam. I zbudował w laboratorium dwie zastępcze mamy. Jedna była plastikowa, druciana, nieprzyjemna w dotyku, ale miała podłączoną butelkę z mlekiem. A druga nie miała jedzenia, za to była owinięta miękkim futerkiem. I małe małpki wybrały drugą mamę. Mamę, do której się można przytulić, a nie mamę, która karmi. Oczywiście jedzenie w życiu małp i ludzi jest bardzo ważne, ale okazuje się, że przytulenie jest krytyczne. Kiedy my się przytulamy, wydziela się związek chemiczny, który jest u mężczyzn i kobiet, ale w organizmie kobiety jest absolutnie najważniejszy. Nazywa się oksytocyna. Panie, które są mamami, wiecie, że oksytocyna uruchamia poród, jest odpowiedzialna za laktację, ale przede wszystkim jest odpowiedzialna za intymność relacji międzyludzkich. Kiedy wydziela się oksytocyna, empatyzujemy. Kiedy wydziela się oksytocyna, współpracujemy. Kiedy wydziela się oksytocyna, dzielimy się z innymi. Przestajemy być egoistami. I dla nas inni ludzie są niezwykle ważni. Dlatego to poznanie selektywne jest krytyczne. Chcę również Państwu powiedzieć, że w mózgu ból fizyczny odczuwalny jest w tym samym miejscu, co ból społeczny. Jak ja bym się Państwa zapytał, jakie jest Wasze najbardziej bolesne wspomnienie ze szkoły podstawowej, to proszę mi wierzyć, większość osób by nie powiedziała, że był to złamany palec, czyli ból fizyczny. Tylko to był brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej. Ból społeczny. Ja zawsze mówię moim studentom, wy się nie bójcie wykładowców, bo wykładowca wam nie zrobi krzywdy. Rzadko bywa tak, żeby wykładowca studenta zmusił do rezygnacji ze studiów. Student powinien przede wszystkim obawiać się koleżanek i kolegów. Jeżeli będzie nielubiany w grupie, będzie nieakceptowany na roku, sam się ze studiów wypisze. Myślę, że najgorsza rzecz, jaką nas może w pracy spotkać, to jest to, że grupa nas nie będzie akceptować. To widać wyraźnie w mózgu. I wreszcie trzecia cecha, poznanie kategorialne. Poznanie kategorialne mówi, że to, co widzimy, zależy od tego, co wiemy. A więc w gruncie rzeczy wiedza napędza nasze systemy percepcyjne. Żebym ja coś zobaczył, to wcześniej muszę wiedzieć, że to jest, że to istnieje. I proszę Państwa, to jest bardzo fajnie widoczne w przypadku procesu czytania. Jeżeli patrzycie na stronę tekstu,
to często się też Państwu wydaje, że widzicie większą część tego tekstu. Prawda jest taka, że dołkiem środkowym oka widzicie zaledwie 7-9 liter jednej linijki. I czytanie polega na tym, że oko napędzane mózgiem przeskakuje z tym czułym punktem 7-9-literowym. Oczywiście jak czytamy w lewo, od lewa do prawa, to pyk, 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 lewo, prawo, góra, dół. Przemieszcza się ten odcinek, to okienko ostrego widzenia. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że oko to jest kula o pewnej masie, przypomina taką piłkę do koszykówki. Kiedy oko przeskoczy, to zanim wykona kolejny skok, musi się przez moment uspokoić. Jest to tak zwana siła bezwładności. I powiem Państwu, że oznacza to w praktyce, że istnieją fizyczne limity na szybkość czytania. Otóż my potrafimy przeczytać ze zrozumieniem maksymalnie 500 wyrazów na minutę. Oznacza to, według tych pomiarów, że nie ma czegoś takiego jak techniki szybkiego czytania. My oczywiście technikami szybkiego czytania jesteśmy w stanie się zorientować po treści tytułów prasowych na stronie, ale nie jesteśmy w stanie się przygotować do egzaminu. Ja Państwu powiem, że jak mi student mówi, że do egzaminu z mego przedmiotu będzie się uczył techniką szybkiego czytania, to ja mu mówię, mistrzu, jeszcze się spotkamy. Więc w gruncie rzeczy jest to taka sytuacja, że on nie zrobi tego w tempie ekspresowym i to nie dlatego, że chłopak jest mało zdolny, to jest bardzo bystry człowiek, ale jego oko tak pracuje, a nie inaczej. I ma to też znaczenie w procesie czytania. Otóż, proszę Państwa, jak czytamy tekst, to informacja o tym tekście dociera do mózgu, do takiego fragmentu, który jest lokalizowany w obszarze brzusznym, potyliczno-skroniowym, czyli pokazuje to lewa część mojej głowy. Tutaj jest taki detektor czytania. Informacja z kartki tutaj dopływa po upływie 200 milisekund. I losy tej litery są dwojakie. Zależą od tego, czy czytamy tekst w języku prostym, czy trudnym. Język prosty to jest taki, w którym generalnie pisze się tak, jak się mówi. Czyli jest relacja 1:1, taką relację nazywamy izomorficzną, między elementarną jednostką pisma, tak zwanym grafem, i elementarną jednostką mowy, czyli fonem. Przykładem języka prostego jest język włoski. Już nie wiem, czy panie wiecie, ale we Włoszech w zasadzie dzieci w szkole podstawowej 1-3, one nie piszą dyktat. Bo to, co pani podyktuje przy tablicy, a mały Geppetto zapisze, to zapisze dobrze, bo się pisze tak, jak się mówi. Dzieci we Włoszech uczą się rok szybciej czytać niż w Anglii, bo to jest język prosty. Tak jest w przypadku języka angielskiego i polskiego, to są języki trudne. Otóż w przypadku języka angielskiego, żeby wiedzieć, jak słowo przeczytać, to najpierw trzeba wiedzieć, co słowo znaczy. Czyli informacja, zanim dojdzie do środka, gdzie jest artykulacja, musi przejść przez słownik. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy słownik w mózgu. Wy macie słownik papierowy na półce po rodzicach, macie słownik na komputerze, bo dostaliście na przykład od różnych firm jako gratis i również macie słownik w mózgu. I słownik w mózgu składa się z pojęć, a treść tych pojęć definiuje znaczenie wyrazów czytanych. Żeby dziecko potrafiło przeczytać szybko, ze zrozumieniem, to musi w głowie mieć pojęcia, których treść definiuje znaczenie wyrazu. Więc dla jakich dzieci jest to problem? No są takie środowiska w Polsce, gdzie, znaczy generalnie jak Państwo wiecie, jak są raporty z poziomu czytelnictwa, to nie wygląda to dobrze, ale są takie rejony, myśmy, zresztą takie badania były prowadzone, gdzie wiemy, że w domu nie ma bibliotek, nie kupuje się książek, że dzieci nie czytają. Są takie obszary w Polsce, głównie obszary wiejskie, gdzie w gruncie rzeczy poziom czytelnictwa jest prawie zerowy. I jaki to jest wówczas efekt? No jak mamy te dzieci, to są bardzo bystre, kochane dzieci, biegają po podwórku na wsi, ale one w gruncie rzeczy używają bardzo zubożonego słownictwa, bo używają czasowników, rzeczowników, przymiotników, które mają proste obserwacyjne desygnaty. Krowa, stodoła, doić, pastuch. W momencie, kiedy idą do szkoły i pani na lekcji wprowadza słowo nieobserwacyjne, typu wspaniałomyślność, typu patriotyzm, gdzie desygnatem jest pewna idea, to dziecko nie rozumie, co się do niego mówi. Dlatego rolą nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języka polskiego, jest rozbudowa słownika dziecka w mózgu. Więc to oznacza, że czytelnictwo, literatura piękna, teksty dodatkowe, to proszę Państwa jest absolutnie warunek konieczny. Tutaj koledzy z różnych wydawnictw, z Nowej Ery też,
Proponują Państwo różne teksty, zachęcają do czytania. A ja jako kolega, bo też jestem nauczycielem, powiem, że jest to nasz absolutny obowiązek. Tak się fajnie składa, że akurat Nowara ma bardzo ciekawe materiały związane z czytaniem, bo i wydają Świerszczyk, i jest książka Czarodziejskie Słowo, ja miałem doskonałych tekściarzy, panią Strzałkowską, pana Witka, pana Widłaka. Dla mnie uważam historię przygody pana Kuleczki, to jest majstersztyk. To są wszystko teksty, które muszą być dziecku czytane po to, by dziecko później, jako osoba dorosła na etapie studiów, potrafiło się inteligentnie zachować. Ja Państwu powiem, że jak dostaję ludzi na pierwszy rok licencjatu, myślę, że Uniwersytet Poznański jest całkiem przyzwoity, to są absolwenci dobrych szkół, ale często się zdarza, ja to widzę, że oni nie rozumieją słów, które wykładowca proponuje i wygłasza na wykładzie. Dlaczego? No bo budując krótkie informacje tekstowe, budując SMS-y, w gruncie rzeczy bardzo zubożają słownictwo, więc to jest absolutnie warunek konieczny. W każdym razie te badania pokazują, że kiedy rozmawiamy o klasach 1-3, to niestety wniosek jest dość pesymistyczny, bo zawsze będzie kształtował się podział w klasie na uczniów z tak zwanych lepszych rodzin i z tak zwanych gorszych rodzin. Jak dziecko ma lat 5, to dzieci czytają, jeżeli w ogóle czytają, to czytają dość podobnie, bo sylabizują, czyli czytają szybko, ale to nie jest czytanie ze zrozumieniem. Natomiast kiedy muszą przeczytać w wieku lat 8 tekst ze zrozumieniem, to oczywiście efektywność czytania zależy od bogactwa słownictwa, od bogactwa pojęć, które mają w głowie, a to jest oczywiście rola rodziców, ale także nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języka polskiego. Proszę Państwa, i wreszcie ta trzecia sieć, która została odkryta kilkanaście lat temu, która związana jest z pewnymi działaniami ucznia w szkole tradycyjnie niepożądanymi. Wtedy, kiedy uczeń myśli o niebieskich migdałach, wtedy, kiedy uczeń się wyłącza, wtedy, kiedy żyje we własnym świecie. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, że o ile sieć wykonawcza, o której mówiłem przed momentem, zlokalizowane w bocznych partiach kory mózgowej, o tyle ta sieć domyślna jest w części przyśrodkowej. Kiedy robione są skany mózgu, to wyraźnie widać, że zmienia się wzorzec aktywności. Dlaczego ta kora ważna jest, ta przyśrodkowa? Dlaczego sieć domyślna jest istotna? No bo, proszę Państwa, refleksja się różni tym od rozwiązywania problemów. Już o tym mówiłem, ale podkreślę jeszcze raz, że refleksja dotyczy kwestii najważniejszych z punktu widzenia samego ucznia. To nie są rzeczy ważne z punktu widzenia nauczyciela, dyrekcji, wydawnictwa czy podstawy programowej. To są kwestie krytyczne dla samego człowieka, ucznia, w tym przypadku ucznia. I co to są za obszary? Pierwsza kwestia to jest, proszę Państwa, czytanie intencji innych osób. O co tutaj chodzi? Kiedy my stajemy twarzą w twarz, to nam się tylko wydaje, że my widzimy własne ciała. Mamy tak skonstruowane mózgi, że mózg od razu wyłapuje intencje, wyłapuje od razu zamiary. Kiedy ja na przykład czasami nieopatrznie na wykładzie się zbyt szybko zbliżę do jakiejś, powiedzmy, studentki w pierwszym rzędzie, to ona sobie nie myśli po cichu, jedno ciało się zbliża do drugiego ciała. Tylko ona sobie myśli, czego ja od niej chcę. Czyli ja się przemieszczam jako ciało, ale ona w gruncie rzeczy mnie widzi jako umysł. I powiem Państwu, że jeżeli tak jest, a tak jest, to oznacza, że najpoważniejsze typy zaburzeń, schorzeń dotyczą przypadków, kiedy ktoś umysłów nie widzi. Jak wiecie, choroba polegająca na tym, że dziecko nie widzi umysłu własnego i innych, nazywa się autyzm, czyli Anglicy o tym mówią, że autyzm jest mind blind, że jest ślepy na umysły innych. Jest to gigantyczny problem, bo autyk po prostu w ogóle nie rozumie społecznego wymiaru naszego życia. Rozpoznawanie intencji jest bardzo ważne. Rozpoznawanie intencji jest coś związane z kłamaniem. Otóż ludzie potrafią kłamać od 4 roku życia. Młodsze dzieci nie potrafią kłamać. Młodsze dzieci, 3-latki, oszukują, ale nie potrafią kłamać. Mamy specjalny test, który testuje zdolności kłamania. Nazywa się test na fałszywość przekonań. Więc wyobraźmy sobie, że w takim pomieszczeniu, w jakim ja się w tej chwili znajduję, jest jeszcze 2 chłopców 3-letnich, Jaś i Krzyś. I Krzyś bierze swoją ulubioną zabawkę, na przykład jakiejś samochodzik Hot Wheelsa, wkłada do puszki, wychodzi, bo mama go woła. A ja mówię do Jasia: słuchaj, Jasiu,
Proponuję, żebyśmy autko wyjęli z puszki, włożyli pod dywan, co ty na to, więc jest pełna akceptacja Jasia, co było do przewidzenia. No ja mówię za moment, bo słyszymy z Jasiem, że Krzysiu wraca. Mówię do Jasia, słuchaj Jasiu, Krzysiu będzie szukał autka. Powiedz mi, kolego, gdzie będzie szukał? A trzylatek mówi pod dywanem. Oczywiście czterolatek, który przypomina już dorosłego, powie, no wie pan, co to za pytanie. Wiadomo, że w puszce, wiadomo, że tam nie znajdzie, bo tam już nie ma. I na tym polega cały widz. Trzylatek tego nie wie. Czyli problem trzylatka jest taki, że jak trzylatek widział autko przemieszczające się w świecie z puszki pod dywan, to jemu się wydaje, że autko w umysłach wszystkich ludzi, nawet tych, którzy tego nie widzieli, też się przemieściło. Nie potrafi kłamać. Jak mamy, proszę Państwa, osobę dorosłą, która kłamie, to jest oczywiście zachowanie moralnie nie do przyjęcia. Ale trzeba przyznać, że sugeruje, że ta osoba jest inteligentna. Potrafi zrobić coś, czego nie zrobi trzylatek, bo jemu w gruncie rzeczy wszystko się pomiesza, bo nie rozróżnia świata i nie rozróżnia umysłu. Druga funkcja to jest mentalna podróż w czasie. My, proszę Państwa, oglądamy różne filmy science fiction i bardzo nam imponuje to, że możemy się przemieszczać w czasie, ale my, proszę Państwa, notorycznie to robimy na co dzień. My się cofamy w przeszłość, budujemy narrację własnego życia. To, co się ze mną w tej chwili dzieje, to, jak ja siebie postrzegam, zależy od tego, jak przeżyłem swoje życie. I ta sieć domyślna jest właśnie za to odpowiedzialna, że ja mam pewną historię mojego życia. Tak? Raz lepszą, raz gorszą, ale ta historia jest. Ludzie, którzy mają uszkodzoną pamięć epizodyczną, związaną z siecią domyślną, oni w gruncie rzeczy żyją w teraźniejszości. Nie potrafią wspominać i nie potrafią planować. Chcę Państwu powiedzieć, że miejsce w mózgu, gdzie planujemy, jest tym samym, którym wspominamy. Ludzie, którzy mają uszkodzony obustronnie hipokamp, nie potrafią przypomnieć sobie pewnej historii, która była całkiem niedawno, też sobie nie potrafią wyobrazić dnia jutrzejszego. I wreszcie trzecia kwestia, aksjologiczna ocena działań. Chcę Państwu powiedzieć, że w latach 90. dokonano serii odkryć, które doprowadziły do zidentyfikowania w mózgu, w obszarze sieci domyślnej, sumienia. My o sumieniu dość dużo mówimy w różnych kontekstach religijnych, humanistycznych, ale dzisiaj wiemy, że istnieje neuronalna podbudowa w mózgu. Ma to oczywiście kapitalne znaczenie. Po pierwsze oznacza, że moralność nie musi być oparta na etyce. My żyjemy w takiej kulturze, która mówi, że najpierw muszę rozwinąć etykę, żeby być osobą moralną. Muszę na przykład się nauczyć 10 przykazań, żeby wiedzieć, jak odróżnić dobro i zło. Otóż nauczyłem się 10 przykazań i nie żałuję, ale proszę mi wierzyć, że nawet jak ktoś ich nie zna, to potrafi postępować dobrze, dlatego że ma pewien organ w mózgu, taki sam jak płuca czy nerki, które jest swoistym barometrem tego, co dobre, co złe, tego, co na plus i tego, co na minus. Oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że odkrycie sumienia również pokazuje, że klasyczni ekonomiści nie mają racji. Otóż człowiek, podejmując decyzję, wychodzi poza analizę kosztów i korzyści. Ja w życiu oczywiście mam dużą rodzinę i staram się na tą rodzinę zarobić, ale ja w życiu nie robię tylko rzeczy, które mi się opłacają i nie unikam rzeczy, które są dla mnie obciążeniem. Ja również w moich wyborach kieruję się wartościami. I mamy takie eksperymenty, które są robione w warunkach kontrolowanych w ramach ekonomii behawioralnej, na przykład tak zwana gra w ultimatum, która wyraźnie pokazuje, że my czasami jesteśmy w stanie zrezygnować z pieniędzy, byleby zapewnić sobie sprawiedliwe traktowanie. Czyli jeżeli na przykład jest relacja dyrektor i pani nauczycielka, to pani nauczycielka sobie wyżej ceni sprawiedliwe traktowanie niż nawet ewentualną podwyżkę. Oczywiście, że my chcemy dostać podwyżkę. Generalnie zależy nam na tym, żeby podnosić standard własnego życia. Ale jesteśmy niezwykle wyczuleni na pewne wartości, które są w naszym życiu istotne. Jak Państwo wiecie, u niektórych ludzi sumienie z różnych powodów nie działa. Takich ludzi określamy mianem psychopatów, socjopatów. Szacujemy, że średnio w społeczeństwie mamy ich na poziomie 1,4%. Czterokrotnie częściej wśród mężczyzn,
Też wiemy, dlaczego mężczyzna jest słabszą płcią niż kobieta, tak? To pod wieloma względami, ale to jest temat na oddzielny wykład. Okej. Jak zatem, proszę Państwa, pomóc uczniowi? Co my możemy zrobić, żeby podnieść standard życia ucznia? Po pierwsze, w obszarze sieci istotności możemy, proszę Państwa, obniżyć poziom stresu. Dlaczego stres jest tak niebezpieczny? Dlatego, że jest to jedyna reakcja organizmu, która ma charakter ogólny i stereotypowy. To znaczy, niezależnie od tego, jakim stresorem zadziałamy, czy będzie to dwuja, czy będzie to kłótnia, czy będzie to utrata pracy, czy będzie to przykra uwaga kolegi, efekty końcowe są zawsze takie same. To oznacza, że efekty się sumują. I my to widzimy na każdym kroku, tak? Pani może powiedzieć do swojego męża w piątek, słuchaj, jestem wykończona całym tygodniem. A mąż powie, no ale słuchaj, ale w tym tygodniu nic wielkiego się nie działo. Przecież nie było jakichś wielkich wydarzeń. Od czego ty jesteś zmęczona? Więc odpowiadam, jesteśmy zmęczeni od drobnych przykrości codziennego dnia. Uciekł nam tramwaj, jest duży hałas, jest zanieczyszczenie powietrza w mieście, w gruncie rzeczy za długo siedzimy na krześle, mamy silny dyskomfort i to są rzeczy, które się sumują. Tak? Druga kwestia. Jak zaprojektować informacje dla sieci wykonawczej? Otóż wiemy, proszę Państwa, jaką postać musi mieć lekcja, aby została zapamiętana przez mózg ucznia za pierwszym razem. Też o tym nie będę mówił, ale w tej chwili po prostu z braku czasu i jakichś możliwości, ale generalnie wiemy, jak musi wyglądać wartość informacji, jak musi wyglądać ilość informacji i na jakich płaszczyznach dokonuje się komunikacji. Ja z Państwem dzisiaj miałem przyjemność się komunikować, myślę, na czterech płaszczyznach, bo tak wygląda solidny komunikat. Przedmiotowej, czyli mówię na temat, psychologicznej, czyli mówię trochę o sobie, relacyjnej, czyli próbuję się z Państwem zaprzyjaźnić i perswazyjnej, czyli próbuję Państwa do czegoś namówić. I świadomość tych płaszczyzn jest bardzo ważna, bo może się zdarzyć, że nauczyciel na lekcji operuje na jednej płaszczyźnie, a uczeń słucha na zupełnie innej. I wreszcie sieć domyślna. Sieć domyślna to jest uczeń w roli prowadzącego. Oczywiście proszę tego nie potraktować dosłownie. To nie ma być tak, że Państwo się macie zamienić rolami. Ale warto pamiętać, że musi w schemacie lekcji być moment, kiedy to uczeń mówi, co jest ważne, co jest ciekawe. Warto dostarczyć mu takich materiałów, które pobudzą jego wyobraźnię, które sprawią, że uczeń zacznie w gruncie rzeczy opowiadać o własnym życiu. Proszę zwrócić Państwo uwagę na prosty fakt. Jak kiepsko pracuje u nas pamięć semantyczna, ta pamięć szkolna, a świetnie pamięć epizodyczna, pamięć zdarzeń. Mamy ucznia starszych klas, który przychodzi do szkoły i nie jest w stanie zapamiętać jednozdaniowych definicji mitozy i mejozy. To go przerasta, a opowiada z detalami film, który trwał 3 godziny. Więc ewidentnie widać, że jeżeli wprowadzimy do lekcji elementy narracji, elementy opowieści, to nagle ten uczeń, który robił wrażenie człowieka z amnezją, że on nie pamięta podstawowych faktów, on nagle sobie przypomina, bo ustawia to w postać pewnej narracji. My, proszę Państwa, mamy mocne i słabe strony, my wszyscy, w naszych mózgach. I rolą mądrego nauczyciela i oczywiście wydawnictwa, które przygotowuje też materiały, bo w gruncie rzeczy to są dwie strony tego samego problemu. Jest takie przygotowanie, by wykorzystać mocne strony człowieka, jego mózgu, a także pomóc tym wszystkim słabym, które są słabe absolutnie u wszystkich. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas. Było mi bardzo miło. Oczywiście oczekuję na pytania i bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo.